rozdział 109 PC2.0 jak na poprzednich trzech tripach, tak i na tym właściwie wszędzie ganiałem z kamerą, a jak nawet nie, to zawsze miałem przy sobie kolegę Huawei'a, który też ma aparat niczego sobie. Oczywiście fotki i filmy robione podczas tripu robiłem po to, żeby po powrocie stworzyć po pierwsze primo kilkanaście filmów i timelapsów na YouTube'a, po drugie primo ultimo, żeby częściowo na bazie już gotowych filmów na YouTube'a stworzyć osobną wersję tylko i wyłącznie na własny użytek. Wersja na własny użytek różni się od wersji na YouTube głównie tym, że owa wersja zamiast na necie wyląduje na płytach DVD, więc dostęp do niej będę miał zasadniczo tylko i wyłącznie ja. Ewentualnie ktoś, kto nawiedzi mnie w moim królestwie. A skoro ta wersja nie będzie publikowana w necie, to nie muszę przejmować się takimi pierdołami jak prawa autorskie do muzyki czy legalność timelapsa nagrywanego na drogach Słowacji w drodze do bańskiej Bystrzycy. Wszystko pięknie, tylko żeby stworzyć wersję czy to na YouTube'a, czy potem dla siebie, trzeba te filmy na czymś zmontować. A z tym mój stary około czteroletni PC radził sobie jako tako, żeby nie powiedzieć tak sobie. Render zwykłego filmu, nawet bez tony przejść, efektów czy innych wodotrysków, zajmował mu od 6 do 8-krotności czasu filmu. A im więcej owych efektów pojawiało się w projekcie filmu, tym ten czas się wydłużał. Montaż 10-minutowego filmu był dla niego zajęciem na przynajmniej godzinę. A jeśli chciałem stworzyć godzinny film, spokojnie mogłem wstawiać render na noc, wyłączyć tylko monitor i spokojnie iść w kimę. Stwierdziłem więc, że czas najwyższy coś z tym zrobić. Jeszcze przed wyjazdem na czwarty Poland Trip załatwiłem sobie pożyczkę u starszych na 4000, co w połączeniu z hejsem składanym na ten cel od dobrych trzech lat i częścią sierpniowej wypłaty z muzeum dało mi fundusz na zakup kompa Potwora w kwocie 9500 pln PLNów. Pozostaje więc tylko wybrać się do jednego z trzech sklepów, w których byłem jakieś dwa miesiące wcześniej celem orientacji, jakiego monstrum mogę spodziewać się za tę kasę. Ostatecznie wybrałem sieć Xcom. Może nie są oni najtańsi, ale za to to nie miałem nigdy problemów z rzeczami kupowanymi u nich, więc idąc z tą właśnie logiką wybrałem się do X.comu raz jeszcze, tym razem celem zamówienia już konkretnego zestawu. Po przynajmniej 50 minutach, jak nie po godzinie dobierania elementów, kilku symulacji cenowych konfiguracji, kilku zmian, na przykład zasilacza mocniejszego o 50W wyszła nam, czyli mi i pracownikowi X.comu, taka oto bestia. 8 giga na karcie graficznej GeForce'a, zasilacz o mocy 750W, dwie kości RAMu po 32 giga, co razem daje 64GB operacyjnej, dysk twardy CJTA 4TB, żeby mieć na jakiś czas, gdzie upychać kolejne swoje produkcje na YouTube'a, półTerabajtowy dysk SSD na system, co by dziesiątka raczyła uruchamiać się szybciej. Windows 10, Home.pl Niestety tu byłem zmuszony z bólem pożegnać się ze starą poczciwą wersją Windowsa 8, gdy Któreż ten traci ze strony Microsoftu wsparcie w postaci aktualizacji na początku roku 2020. Proces Intel i 7 o taktowaniu 3,6 GHz, monitor Samsunga o przekątnej 27 cali, który śmiało już pociągnie montaż i wyświetlanie filmów w 4K, gdy kiedy się w końcu zacznę nagrywać w owej rozdziałce, i na deser płyta główna ASRocka Z390. Całość oczywiście zmontowana, sprawdzona przez pracowników Xcomu, którzy przy okazji wgrali tam już kupionego przy okazji z Windowsa dziesiątkę za 99 zeta. Stówka więcej, ale nie muszę się martwić, czy czegoś by mnie spieprzył podczas składania kompa, tym bardziej, że sam nigdy się za to nie zabierałem. Kilka dni później pojechałem po odbiór potwora. Kasjerowi w zmieściły się 100 złotówki w kasetce. W końcu dałem za tego potwora całe 9332 zł, więc tych setek było troszeczkę. Transport kompa był w dwóch etapach. Z pasażu grunwaldzkiego pod miejsce pracy dla oszczędności czasu pojechało się taksom. Tam przypakowały się bestie w bagażnik samochodu kolegi Patryka, którym bestia znalazła się w mojej rezydencji. Ponieważ gdyż była już godzina mocno popołudniowa, żeby nie powiedzieć wieczorna, cały montaż, podłączanie, konfigurację bestii, instalację programów i całą resztę zostawiłem sobie już na dzień następny. Potwór, jak pisałem wcześniej, kosztował mnie ponad 9 tysięcy, ale kurka wodna widać różnicę. Montaż filmu w czasie rzeczywistym, czyli render filmu 10-minutowego, trwa około 10 minut, a jeśli film nie jest jakoś bardzo skomplikowane technicznie, to nawet szybciej. Gra WTS-a z jednoczesnym nagrywaniem, tak jakbym nagrywał gameplaya, spokojnie osiąga prędkość 150 klatek na sekundę, gdzie 30 klatek na sekundę daje już płynny ruch w filmie, a podczas nagrywania komp zużywał ledwie 1 trzecią swojej mocy, czyli w okolicach 250 W. Jeśli chodzi o zużycie prądu przez bestię i 27-calowy monitor, to jest to w granicach 20 zł miesięcznie. Będzie miło z jego strony, jak wytrzyma w okolicach 5 sześciu lat, zanim nie nazbieram hajsu na jego wymianę, kiedyś tam na wersję Potwora 3.0, czyli jego następcę.